Cześć, dzisiaj witam Was w takim vlogu treningowym, chociaż nie wiem, czy mogę to nazwać vlogiem. W każdym razie ten film to taki trochę update całego mojego życia w strefie fit, czyli dieta, trening, pomiary, waga i tak dalej, to wszystko, bo wiele osób pytało mnie właśnie co po redukcji. Po redukcji jestem już w sensie taki oficjalny koniec, powiedzmy. Czyli data, kiedy opublikowałam film podsumowujący tą redukcję, no to już było miesiąc temu ponad. No i właśnie wiele osób pytało, co teraz, co po redukcji, czy robię masę, czy chcę to utrzymać, czy w ogóle olewam temat i jakby czekam do następnego lata na kolejną redukcję i tak dalej. Więc no chcę o tym po prostu opowiedzieć. Też już coraz mocniej mogę trenować, w sensie jeśli chodzi o mój stan zdrowia po operacji, no to już zyskuję coraz większą sprawność, także też ten plan treningowy mogłam w końcu opracować w miarę sensowny, ale chcę zaznaczyć, że to właśnie nie będzie taki plan stricte idealny, bo jest wiele ruchów, których jednak nie mogę jeszcze wykonywać, a które są gdzieś tam potrzebne, żeby plan był rzeczywiście idealny, żeby był globalny i tak dalej, fajnie rozwijał ciało, ale myślę, uważam, że jest on całkiem w porządku, także jeśli ktoś będzie chciał się tam czymś zainspirować, no to śmiało po to go tutaj podaję, postaram się wytłumaczyć co, dlaczego i w ogóle. Jakby ktoś słyszał jakieś szczekanie, to pies, bo tutaj siedzi przede mną i się gapi. O, chyba idzie. O, siema! Cześć piesku. Ojej, położyłam się na kolanach. No i dobra, żeby nie przedłużać tego wstępu, to myślę, że przejdziemy do konkretów. No więc może na początku mój update formy i update wagi. Więc jestem ponad miesiąc po redukcji, gdzie rzeczywiście mocno zwiększyłam ilość jedzenia. No i właśnie, i ja też sama oczywiście no, miałam takie podejrzenia, że może ta waga mocno pójść mi do góry. Ale przypomniałam sobie, że ja ogólnie od dzieciaka tak miałam, że jadłam zawsze bardzo dużo i w tym przypadku również się to sprawdziło, że po prostu większa podaż energii została przekształcona w to, że ja miałam dużo więcej tej energii, którą potrzebowałam spalić, wiecie, czyli włączyło mi się takie ADHD małe, to znaczy znowu mogłam pracować na pełnych obrotach, gdzie z czego się regenerowałam, bo właśnie już jadłam więcej i więcej spałam. No ale właśnie zamieniłam się w taki mały samochodzik pędzący, który od rana do wieczora był w biegu. No i tego ruchu miałam właśnie bardzo, bardzo dużo w tym ostatnim miesiącu. Też właśnie pogoda sprzyja, ja nie ukrywam tego, że ja jestem bardzo zależna od pogody i latem jest mi bardzo łatwo trzymać formę, ruszać się i tak dalej. Gdzie zimą ja jestem pewna, że ja przytyję sporo, bo po prostu totalnie nie chcę się wychodzić z domu, więc tej aktywności jest bardzo malutko. No ale w każdym razie w tym miesiącu ruchu było mnóstwo, bo mój taki standardowy dzień wyglądał tak, że no około tam 7-7.30 wychodziłam z psem na spacer, później jakieś szybkie ogarnianie się i później zazwyczaj jechałam rowerem do pracy. No w pracy tam powiedzmy te 8 godzin spędzałam, gdzie ja pracuję za biurkiem, z tym, że jak jest taki młyn, no to często gdzieś tam schodzę na magazyn, coś pomagam, coś tam robię. I tak naprawdę ja w tej pracy wcale nie mam tak, aż tak siedzącego trybu życia, w sensie właśnie bardzo często gdzieś muszę iść, coś zrobić i tak dalej, więc spokojnie gdzieś w samej pracy siedzącej wykręcałam z 3000 kroków. Później wracałam znowu rowerem do domu, no i tylko odstawiałam rower, brałam psa i szłyśmy na półgodzinny, godzinny spacer w zależności jak tam miałyśmy czas. Z tego spaceru wracałyśmy, ja gdzieś tam ogarniałam swoje rzeczy. I w okolicach godziny 18-19 jechałyśmy na trening i wracałyśmy o 23, no więc szybka kolacja i spać. I byłam cały czas w takim ruchu, no i to pozwoliło mi na to, że moja waga nie drgnęła. Także od miesiąca, w którym naprawdę, no myślę, że tak na oko, bo ja oczywiście tych kalorii dalej nie liczę, ale no na oko myślę, że tak średnia o 500-600 kalorii poszła w górę. No, waga nie ruszyła, no bo po prostu tak jak mówię, wszystko udaje mi się gdzieś tam przepalać. Przejdźmy teraz do kwestii treningu. Jeśli pozwolicie, będę się tu gapiła w telefon, bo mam tutaj ten plan. Dam go oczywiście też na ekran, więc będziecie też mieli podgląd i postaram się wytłumaczyć co, jak i dlaczego. Więc ja podzieliłam sobie mój plan treningowy na 4 dni w tygodniu. Jest to trening góra i dół. Z tym, że właśnie trening góry u mnie jeszcze nie wygląda tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. No, tak jak mówiłam, po operacji jeszcze wielu jednak ruchów nie mogę wykonywać. Więc nie ukrywam, że trening dołu już jest zdecydowanie taki bardziej zaawansowany. To znaczy doszłam jakby do tego stanu treningowego, w którym byłam przed operacją. Trening góry no jeszcze pozostawia wiele do życzenia, ale
postarałam się zrobić tak, żeby miał on ręce i nogi. Dla mnie też priorytetem rzeczywiście na tym treningu nawet nie jest sam ten progres i siłowy, i sylwetkowy, tylko po prostu to, żebym ja się dobrze bawiła, bo to stało się dla mnie priorytetem, jeśli chodzi w ogóle o cały ten świat fit, tak? Czyli nie mam jakiegoś takiego swojego ideału, czy to w kwestii sylwetki, siły i tak dalej. Ja po prostu chcę się tym wszystkim dobrze bawić, przy tym dbać o swoje zdrowie i przy tym czuć się po prostu dobrze w swoim ciele. Dlatego też ten mój trening może nie jest idealny. Na pewno można ułożyć coś lepszego, ale mi on po prostu sprawia frajdę. Mam tutaj ćwiczenia, które po prostu lubię, które wiecie, którymi się jaram i tak dalej. Nie zmuszam się do czegoś, czego nie lubię. No i pierwszy trening dołu. No i to jest tak, przysiad. Przysiad jest u mnie ogólnie najsłabszym chyba ćwiczeniem. W sensie nigdy nie byłam dobra w przysiadzie i mój rekord chyba to jest 60 kg na raz. Więc to wiele świadczy, ale totalnie się tego nie wstydzę. Tak jak mówię, ja nigdy nie skupiałam się jakoś na sile na treningu, nigdy też o to nie walczyłam jakoś o ten progres, więc ta siła nie miała się skąd wziąć. Ten przysiad też często był zaniedbany, a kolejna sprawa jest taka, że to są słowa Sakera, ja się na tym nie znam, więc nie chcę się wymądrzać, ale podobno mam po prostu słabe dźwignie do przysiadu, więc nigdy nie będę jakichś takich imponujących wyników wykręcać, ale nie chcę się tym tłumaczyć, po prostu nie ćwiczę siłowo pod ten przysiad, więc też tej siły nie mam wiele. I aktualnie to jest 40 kg na 5, to jest w seriach głównych już. No i robię 3 takie serie główne, czyli 40 kg na 5 powtórzeń. I tutaj, jak już jesteśmy przy tym przysiadzie i widzicie na ekranie, że mam na sobie buty ciężarowe, to chcę trochę wytłumaczyć dlaczego, bo właśnie na Instagramie dostałam takie bardzo brzydkie wiadomości, że po chuj mi buty ciężarowe, skoro tak mało dźwigam. No więc tak, buty ciężarowe nie służą do tego, żeby dźwigać więcej. W sensie oczywiście przekładają się też na to, bo jest nam dużo łatwiej. Ale ogólnie tak, no ogólnie, nie będę wchodzić w szczegóły. Buty do przysiadów bardzo poprawiają płaszczyznę, w której porusza się ciało. I u osób, które mają jakieś tam problemy z kręgosłupem i tak dalej, czyli to jest to na pewno ja, bo ja mam dosyć mocną hiperlordozę, nad którą i tak już mocno pracuję i ona mi się mega, mega już zmniejszyła, ale moje plecy bardzo często są przeciążone, bo właśnie wszystko mi gdzieś atakuje ten odcinek lędźwiowy, jak gdzieś tam się słabiej zepnę albo jakaś taka pozycja nie jest komfortowa dla mojego kręgosłupa, no to po prostu te lędźwie dostają bardzo solidnie i potem mnie bolą. No i właśnie, buty ciężarowe pozwalają mi odciążyć te plecy. I dzięki temu, że ja mam podwyższenie pod stopą, mogę po prostu bardziej pionowo schodzić, nie lecę tak do przodu, ten ruch całego przysiadu jest dużo ładniejszy. Jak nie mam butów, to się strasznie tam wyginam i tak dalej. To pewnie też można oczywiście na pewno poprawić jakimś tam treningiem mobilności i tak dalej. Ja oczywiście też się bardzo mobilizuję przed przysiadami. Moja rozgrzewka jest dosyć zaawansowana. No ale właśnie, skoro mogę sobie pomóc w tak prosty sposób tymi butami, to dlaczego mam tego nie robić? I zaznaczę tak, to nie jest tania rzecz, w sensie te buty do przysiadów, no to no około tam chyba najtańsze, około 200 zł, więc pewnie gdybym sama miała sobie je kupić, to bym sobie to darowała. Ale te buty dostałam w prezencie i był to super prezent i jest bardzo przydatny. No i właśnie, skoro mam te buty, skoro one mogą poprawić mój komfort przysiadu, skoro mogą się przełożyć na to, że dużo mocniej mogę skupić się na pracy nóg, pośladków, to czemu mam sobie, wiecie, nie pomóc? Drugie ćwiczenie to jest hip thrust. Hip thrust również jest siłowy, czyli na 5 powtórzeń. I tutaj na nagraniu miałam 70 kg na 5 powtórzeń. Hip thrusty robię z gumą, dzięki tej gumie angażuję też mocno mięsień pośladkowy średni i mały. Trzecie ćwiczenie to jest martwy ciąg rumuński. I tutaj właśnie wykonuję sobie zakres powtórzeń 8 do 10 ruchów i miałam tutaj 40 kg. Później robię sobie ćwiczenie na przywodziciele i to chcę też podkreślić, że jakby odkąd są w ogóle gumy oporowe na rynku i jakby trening pośladków stał się też taki bardzo popularny, to wiele, szczególnie kobiet, zaniedbuje niestety przywodziciele, bo na odwodziciele robimy mnóstwo rzeczy, bo właśnie odwodząc też angażujemy ten mięsień pośladkowy średni i mały, więc trzaskamy tu na ginekologu te rozszerzanie nóg, tu podczas hip thrustu właśnie zakładamy gumy, no cały czas te odwodziciele są zaangażowane, a przywodziciele po prostu zaniedbujemy i ja sama to robiłam do momentu, aż nie nabawiłam się takiej mini kontuzji. W sensie to chyba była kontuzja, bo ona mi się często odzywa, jak zrobię coś
nie tak, więc podejrzewam, że to rzeczywiście była jakaś tam jedna z pierwszych moich kontuzji w życiu. Także bardzo zachęcam do tego, żeby też dbać o te przywodziciele. To nie jest kwestia sylwetkowa, bo to jest malutki mięsień. Później kolejnym ćwiczeniem, jakie mam tutaj zapisane, to jest akcesoria dupa. No i właśnie, daję sobie w tym treningu takie przyzwolenie na różne rzeczy. To znaczy, w jeden dzień mam ochotę trzaskać mnóstwo, mam 3 godziny na trening i mogę robić co chcę. Więc na przykład jak tutaj mam akcesoria trening, to mogę sobie zrobić nawet 3 ćwiczenia jakieś izolowane na tyłek, albo nawet nieizolowane, jeśli mam czas i siłę. A jeśli nie mam czasu, albo nie mam chęci, nie mam siły, no to robię sobie jakieś jedno proste ćwiczenie izolowane na pośladki, żeby jeszcze je fajnie gdzieś tam poruszyć. No i później mam brzuch. I jeśli chodzi o brzuch, to również to po prostu traktuję tak, jak mam siłę, chęci i tak dalej, ale lubię robić ten brzuch, więc zazwyczaj nie mam z tym problemu, żeby go robić. Z tym, że no, jest to czasem są to 2 serie, czasem jest to 5 serii, różnie to wychodzi. Kolejny trening to jest trening góry. I tutaj mam OHP 6 do 8 powtórzeń, wiosło pod chwytem, ściąganie drążka do klaty, face pull, wznosy i narciarz. No i tutaj właśnie przy okazji w sumie i w tym pierwszym treningu i tutaj można też to w miarę spoko zauważyć, że staram się równoważyć te wszystkie siły i o tym często się zapomina, że trening siłowy, dobry trening siłowy powinien łączyć ze sobą różne po prostu ruchy. Czyli nie można robić wyłącznie na przykład treningu push, czyli samych wyciskań na klatę, zaniedbując totalnie tył, nie? Tak samo, no nie wiem, nie mogę robić samego OHP, gdzie angażuję bardzo mocno przedni akton mięśni naramiennych, zaniedbując przy tym tylni akton mięśni naramiennych, więc staram się to wszystko gdzieś tam równoważyć, żeby to miało ręce i nogi, żeby to właśnie zapewniało mi zdrowie i gdzieś uchroniło mnie przed kontuzjami. Także właśnie, jeśli mam OHP, to później mam właśnie face pull, który angażuje tylni akton. No i jeśli też chodzi o samą kwestię hipertrofii mięśni, no to na przykład w treningu pleców tutaj warto pamiętać o tym, że na przykład mięsień najszerszy, no który jest jakby największym mięśniem naszego grzbietu, on jest bardzo mocno zróżnicowany, to znaczy, żeby go super przetrenować, potrzebujemy wielu ruchów, bo ten mięsień ma po prostu wiele funkcji. Kolejny trening to trening dołu ciała i tutaj robię martwy klasyk, również siłowo, czyli na 5 powtórzeń. Później robię hip thrust i tutaj właśnie jest to pomieszanie powtórzeń, czyli tutaj już robię 10 do 12, czyli jest taki pompujący mocno. No i jeśli chodzi o ciężary, to tutaj mam wpisane, że ten martwy już idzie 62,5 na 5, hip thrust 40 na 10, później robię sobie zakroki z podwyższenia i to robię z handlami 6 kg w jednej i drugiej łapce na 14 powtórzeń, czyli 7 na nogę. Później mam znowu akcesoria dupa i tu znowu jest ćwiczenie, na które po prostu mam ochotę danego dnia i znów jest brzuch. I ostatni trening to drugi trening góry i tutaj znowu powtarzają się często te ćwiczenia, bo tak jak mówię, no ta góra jest jednak ograniczona i wielu jakichś takich ściągań z góry jednak nie mogę robić, bo mocno czuję tutaj rozciąganie, więc sobie to daruję. No i tak, tutaj mam OHP siłowo, czyli 3 do 5 powtórzeń i ostatnio weszło 22,5 na 4. Później mam pendlay row i to robię 20 na 7. Wznosy hantli na boki, które angażują środkowy akton mięśni naramiennych. Znowu jest face pull, który jest super ćwiczeniem właśnie dla zdrowych barków. Później robię łapy i to robię w seriach łączonych, czyli robię biceps, załóżmy tam 10 powtórzeń i zaraz idę robić triceps i tutaj no nie skupiam się jakoś bardzo na tych łapach, bo nie zależy mi, żeby tam był jakiś super progres, ale po prostu tak dla kompletnego, dla tej kompletnej sylwetki, a też po prostu lubię pompować generalnie łapy, to jest całkiem fajne. Zazwyczaj uginam młotkowo, lubię ten chwyt. A jeśli chodzi o triceps, to robię prostowanie linki wyciągu górnego, tak o. Później znów mam brzuch i tutaj mam wpisany jeszcze interwał, który miałam robić, bo stwierdziłam, że ten drugi trening góry będzie taki lightowy i że szybko go pyknę, ale rzeczywistość pokazała mi, że zdecydowanie ten trening nie jest taki błyskawiczny i w sumie zajął mi bardzo dużo czasu, więc ten interwał ostatnio nie był zrobiony, no ale mam go wpisany, bo gdybym właśnie kiedyś miała jakieś nieposkromione pokłady energii, to będę sobie gdzieś tam dodawać interwał, tak po prostu dla kondycji, bo ja mam bardzo słabą kondycję, więc fajnie jest gdzieś tą kondycję i wydolność po prostu sobie poprawiać czasem. No więc tak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o kwestię treningu siłowego. Oczywiście
Do tego wszystkiego dochodzi aktywność pozatreningowa, która u mnie zdecydowanie przewyższa ten trening siłowy, czyli dużo większe zużycie kalorii mam gdzieś jednak w tej kwestii aktywności pozatreningowej, bo tak jak mówię, bardzo dużo się ruszam, no regularnie po prostu, no ze względu na to, że mam pieska, który właśnie mi śpi na kolanach, no regularnie po prostu są spacery, tak codziennie gdzieś tam te kilka kilometrów przechodzimy z pieskiem. Też w ostatnim czasie mocno zajarałam się rowerem i właśnie z Sakerem mamy tak, że w niedzielę robimy sobie wyprawy, w zeszłą niedzielę było to 50 ponad kilometrów, mój życiowy rekord, jaram się strasznie. No i ogólnie bardzo dziś lubię tą aktywność na świeżym powietrzu, czy jest to koszykówka. Też właśnie, no Saker mnie zaraża tymi wszystkimi swoimi formami aktywności, które ja rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo lubię. Bardzo się w to wszystko angażuję, bardzo dużą frajdę mi to sprawia. No i jestem pewna, że po prostu dzięki temu, że tak wiele się ruszam w ciągu dnia, mogę bez problemu nie liczyć kalorii, bez problemu jeść wszystko to, na co mam ochotę, w takich ilościach, na jakie mam ochotę, i utrzymywać tą formę, która mnie osobiście bardzo zadowala. Wiem, że to nie jest forma idealna, wiem, że mogłabym wyglądać pewnie 100 tysięcy razy lepiej, ale nie jest mi to do niczego potrzebne. Jestem bardzo szczęśliwa, mając takie ciało, jakie mam, mając taką sprawność, jaką mam, i takie życie, jakie mam, które jest wolne od jakiejkolwiek obsesji i tych wszystkich niefajnych kwestii, przez które też już ze względu na zaburzenia odżywiania przechodziłam. Także na ten moment nie chcę absolutnie nic zmieniać, chcę się cieszyć tą aktywnością, chcę się cieszyć jedzeniem, cieszyć się swoim zdrowiem i po prostu rozwijać się na każdej innej płaszczyźnie i też na płaszczyźnie oczywiście treningu siłowego, bo dużo radości mi to daje. Jeśli takie filmy Was interesują, jeśli to, nie wiem, jest jakoś pomocne albo fajnie Wam się to ogląda, to oczywiście bardzo chętnie będę je wrzucała regularnie. Możecie mi napisać w komentarzach, co mogłabym tutaj dodać, żeby to było właśnie jeszcze bardziej pomocne, albo co lepiej wytłumaczyć, co powiedziałam niejasno. No i oczywiście dajcie znać, czy właśnie chcecie robić, czy właśnie chcecie oglądać takie update'y, czyli powiedzmy, nie wiem, raz w miesiącu nagrywałabym film, w którym pokazuję Wam, ile udało mi się dołożyć w danym ćwiczeniu. Mogę też Wam pokazywać właśnie to, jak zmienia się moja sylwetka, jak zmienia się waga, dla mnie to żaden problem. No i co, jeśli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się tutaj, mam nadzieję, że już za tydzień. Buziolce!